Znajdujemy się przed schroniskiem PTTK na Hali Lipowskiej. Jest to szczególne miejsce, gdzie historia oraz tradycja przeplatane są przepięknymi górskimi krajobrazami. To właśnie tutaj, w lutym 1958 roku, przebywał na obozie narciarskim ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Na pamiątkę tego wydarzenia ściany jadalni zdobią jego aforyzmy. Najbardziej chyba znana złota myśl to: w górach chodź zawsze tak, aby nie zgubić znaków. Wskazówka nie tylko dla zaawansowanych turystów, ale też dla początkujących. Świadectwem związków Jana Pawła II z Lipowską, a szerzej z Beskidem Żywieckim, są także okoliczne szlaki papieskie oraz Droga Światła, która ze Złotej Huty prowadzi właśnie na Halę Lipowską. Schronisko na Hali Lipowskiej jest bardzo często odwiedzane przez turystów. Można do niego dojść z wielu miejscowości. Wraz z pobliskim schroniskiem na Rysiance stanowi niepowtarzalną w polskich górach parę. Hale pełne krokusów, wspaniałe widoki, sąsiedztwo najwyższych szczytów Beskidu Żywieckiego, Romanki i Pilska. Przebiegający tędy główny szlak beskidzki to powody, dla których warto odwiedzić te tereny. Szczególna jest także gospodyni schroniska, pani Gowin, która gazduje na Lipowskiej od 1969 roku. Najpierw z mężem, a po jego śmierci sama. Oczywiście dzieci i wnuki pomagają jak mogą. Mamy zatem na Lipowskiej 3 pokolenia gospodarzy, a pokolenia turystów pozostają tajemnicą Poliszynela. Zajrzyjmy zatem do środka i porozmawiajmy z tak wyjątkową gospodynią. Jak pani trafiła na Lipowską? Nie umiem wam powiedzieć. Mąż całe życie chodził na rajdy, był w górach, ja z nim. I zaczynali, kolega był na schronisku na Wielkiej Raczy, no i podobało się jednemu i drugiemu, no i jak przyszła okazja wziąć, objąć Lipowską, no to objął mąża, ja za nim. I tak trafiłam na Lipowską. Nie jest tajemnicą, że to było w 1969 roku, więc proszę mi powiedzieć, czy te 49 lat to rekord w Beskidach? Prawdopodobnie tak, nie wiem, nie liczyłam nikomu lat. Bardzo długo był pan Młynarski, pan na Skrzycznym, jak on się nazywał. No, nieważne, teraz tam jego dzieci, także ile oni lat byli, nie wiem, no możliwe, że ja najdłużej. Jak przez te wszystkie lata zmieniał się profil turysty odwiedzającego schronisko? Turyści nie zmienił się. Jak byli, tak chodzą, tylko że jest mniej wesoło, mniej radości w życiu i no i co poza tym? No nic poza tym. Cóż ja mogę powiedzieć o zwykłym turyście? Każdy jest jako człowiek sobie i amuzą. Zapytam teraz właśnie o ekstremalną drogę krzyżową, która właśnie jest organizowana raz w roku, właśnie w okresie już postu. Czy, ponieważ schronisko leży na drodze tej drogi, czy obsługujecie tych turystów? Na czym właściwie polega wasza rola w tym przedsięwzięciu? No w sumie na niczym. Przyjmujemy jak normalnie, obsługujemy normalnie. Kiedyś to jeszcześmy dawali ciasto, herbatę za darmo, ale teraz ludzie nie chcą, każdy sobie chce płacić tak jak wy. Każdy kupuje co innego, więc trudno komuś cokolwiek narzucać. Jest fajnie, no. Też właśnie trochę szkoda, bo tak naprawdę tak się poczujemy, tacy poczęstowani prawda, czymś takim właśnie za darmo. To jednak chyba wpływa w taką właśnie bardziej rodzinną, ja bym powiedziała, atmosferę. A czy duży problem jest właśnie z kładami? Kłady jak kłady, to jest przecież XXI wiek. I trzeba się do tego po prostu nagiąć, przyzwyczaić i trzeba iść z postępem. Według mnie ludzie są... Jedni są bardzo zadowoleni, bo mają szlaki przetarte,
a inni narzekają, dzwonią na policję, policja przyjeżdża, stoi i tak dalej. Ja uważam, że powinien być albo wykupiona licencja na cały sezon zimowy, albo wytyczone szlaki, bo absolutnie kłady nie przeszkadzają zwierzętom leśnym. Jeżeli ktoś nie wiezie pistoletu czy jakiegoś innego urządzenia strzelającego, to zwierzę się nie boi. To mam od 40 lat już taką praktykę. Jak jeździliśmy, jeszcze nie mieliśmy własnego gazika, jeździliśmy z panem z nadleśnictwa, to jak jechał bez strzelby w samochodzie, to stały sarenki i patrzyły na nas. A jak miał strzelbę, to nie było ani jednej sarny, nigdzie w koło. Czyli one na odległość wyczuwają śród, smród strzelby i w ogóle. Także uważam, że kłady nie przeszkadzają w niczym. Ani turystom, ani zwierzętom. I trzeba iść po prostu z czasem do przodu. W niedalekiej odległości znajduje się schronisko na hali Ryszanka. Czy ma pani czas? Znajduje taki czas na to, żeby od czasu do czasu spotkać się z gospodarzami tamtego schroniska. Myślę, że się spotykamy. Nie ma sprawy, tylko że ja ostatnio nie chodzę, bo upadłam na nogi, więc przez pół roku tam nie byłam, odkąd śnieg spadł. A oni owszem przyjeżdżają, czy też na skuterze do nas. I spotykamy się. Koło schroniska znajduje się mały wyciąg narciarski. Czy to wpływ... Naszego wyciągu nie ma, już od 3 lat nie przyjmujemy turystów na narty, na wyciąg. Ilu pracowników zatrudniacie na stałe, a ilu w sezonie? Na stałe to jest mój wnuk, kierownik, jedna dziewczynka, Kasia Worek i ja do pomocy. Wiemy już, ponieważ byliśmy na hali Ryszanka, że tam takim powiedzmy ulubionym daniem turystów jest jadło trwala. A jakie właśnie menu cieszy się największym powodzeniem w schronisku na Lipowskim? Wszystko to, co jest wypisane. Nie mamy takiego menu jednokierunkowego. Raz jedzą tylko pierogi, raz jedzą tak, jak pani mówi. My mamy placki z gulaszem, nie jadło dwala. Drugi raz jedzą tylko żurek i musimy dogotowywać. Zależy, jacy turyści przyjdą i nie ma takiego dania wyszukanego, specjalnie podawanego. Ponieważ już to wspomniałam wcześniej, że niedługo minie 50 lat, jak pani właśnie gospodarzy na Lipowskiej, więc życzę kolejnych 50 lat. W tym rozumie i w tym zdrowiu. Bardzo się cieszę, żeby tylko nie było gorzej. Dziękuję. Też dziękuję.